I to będzie najdłuższy drag. Pojedziemy sobie multiplayer. Ten samochód może gdzieś koło 415 km na godzinę jechać, więc nie najszybciej. A Garo RS można spokojnie 450 km na godzinę nawet lecieć, więc różnica jest spora, prawda? Spróbujmy. PVP jest tutaj dostępny, spoko. Dobra, mamy tutaj Viper, Aventador, Agera RS. Ktoś wziął Agera RS? Dwie osoby wzięły Agerę, no to chyba te osoby wygrają, zobaczymy. Moja ultima nie będzie najlepsza na starcie, ale może jakoś to będzie. Ale poszły te Agery. Dobra, próbujemy. Wyścig drag. O kurde. Dobra, Vipera udało mi się myknąć i patrzcie, i Agera. Nieźle, nie? Te Agery RS są przegięte. I tu będzie zakręt na tym dragu, więc... Tutaj może ktoś się rozwalić, ale nie, wszyscy ładnie pocisnęli. No nie wszyscy. Jedna Agera wypadła, ale te Agery są tu niedoścignione wręcz. Także zobaczcie, ja moją ultimą przedostatni prawie. Czy ja coś tutaj mam offroadowego? Tak! O kurde, ja mam Hondę offroadową! To jest ten mój czajnik, kojarzycie? O w mordę! Ja nie wiedziałem, że ten samochód jest w tej klasie, przecież to jest masakra. W sumie Pila mogę wziąć, ale on nie jest chyba offroadowy. Podczas przytywania maska się otwiera, ale właśnie w tym samochodzie się maska nie otwiera, tylko się ją chyba ściąga, nie? I ona całkowicie zniknęła. O to chodzi. Dobra, mamy już 7 graczy. O kurde! Jaki długi wyścig! On jest chyba przez całą mapę. Wyścig offroadowy przez całą mapę. What? Dobrze, że wzięliśmy takie szybkie samochody. O kurde. Dobra, zobaczymy. Co oni za wozy wzięli? Oj, powiem wam, ludzie, z tą moją Hondą będzie wam ciężko. Przez całą mapę wyścig. Gauntlet się nazywa. O kurde, może mi będzie z nimi ciężko. Ale przynajmniej w końcu są te szanse wyrównane, bo wcześniej widzieliście, jak był podział, nie? Kurde. To będzie długi wyścig. Bardzo kręty na początku. Nie wiem nawet, czy odpali się czajnik w tym samochodzie, bo na razie na niskich biegach, a ten czajnik się odpala na wysokich. O, ktoś tu laguje. Fajne jest w Fordzie to, że jak ktoś ma lagi, to jego po prostu ghostuje. Czajnik da radę, mówisz? Dzięki za donacik. Mam nadzieję. Ale ci, co mają przyczepne fury, zobaczcie, jak zostawiają z tyłu. Ładnie tam cisną. O kurde. Nie da się skręcać! Przy tej prędkości. O kurde, jaki zakręt! No, mój kurcze. Moja Honda. A ktoś tu jedzie, zobaczcie, nie jest w tym wyścigu, ale jest w sesji. Jego normalnie widać tutaj. O kurde, ale ciężko skręcać. Tu trzeba wszystko driftem brać, nie ma opcji. Dawaj, ciśnij. Czajnij. Ja nie wiem, czy się tu rozpędzę w ogóle do tej piątki. Bo na piątce on najlepiej gwizdał. Kurde. Dopiero, że on takim przyczepnym samochodem jechał, a teraz nagle taki, co cały czas nim buja. Oh yeah.
Ej, czajnik mu się wyłączył. Ja mam wrażenie, że ten czajnik działa tylko na tym, na jeździe dowolnej. To dziwne trochę, co? Nie działa czajnik. Dlaczego? Patrzcie, jak nim buja. O, shit. Ale te murki dosyć mocno hamują. O kurde, tu się nie da hamować. Ja tu chyba mam seryjne jakieś opony. A nie, offroadowe mu władowałem. On nie jest szybki, sami wiecie o tym, tylko... Kurde, jeśli przychodzi do pokonywania zakrętów, to jest słabo, trzeba bardzo ostro hamować przed zakrętami. Ja myślałem, że tu będę wymiatał tym autem. A tutaj z przodu ktoś ma właśnie te przyczepne furki. Mogłem wziąć tego Peugeota Horizon Edition, on by tutaj może nawet i lepiej sobie poradził, chociaż on jest sporo wolniejszy, ale na offroadach jest mega, mega przyczepny. W sumie to nie jest offroad, bo to jest droga szutrowa, taka jakby błotnista trochę. A ten to wszystko bokiem musi brać. Dobry ziomek. Ej, czajnik nie działa. Dlaczego? Zepsuł się. Ow. Tu jak wąsko. Kurde. Ciężko się zmieścić z tym dziadem. Ja ich nie dogonię. Ale fajny wyścig, podoba mi się. Trzeba będzie go trochę poćwiczyć. Fajnie taki długi, nie? Ja się tu muszę skupić. Dziękuję za donajcik. A nie mogę przeczytać. Czajnik coś tam, ale dziękuję bardzo. A, czajnik coś tam z wodą. Ach. Później przeczytam po wyścigu, chociaż dopiero mamy połowę. Nieźle. Ale dużo inaczej się właśnie gra już z ludźmi. Ja to też mówiłem wielokrotnie i na odcinkach, i na live'ach, że z botami gra się fajnie, że można poćwiczyć skilla z nimi, bo naprawdę są trudne. Ale z ludźmi to jest zupełnie inna gra, no. Ludzie nigdy nie wiesz, jak się zachowa, tak? Tak jak miałem fan z tamtego gościa, to się tak spychał, nie? Kurde. Zero przyczepności. O nim tak trzeba jechać, o tych zakrętach. Albo bardzo ostro hamować, praktycznie do zera. Ten zakręt spróbujmy sobie tak. O, musiałbym coś takiego robić przy każdym zakręcie, żeby... I nawet nie wiem, czy to nie będzie szybsze. Jak go podnosi w ogóle? Ja mam wrażenie, że na tylnych kołach jadę. O, wiecie co by się tutaj dobrze spisało? Audi Quattro. Jest taki fajny, rajdowy samochód. Audi Quattro dałoby czadu. Patrz. Co się dzieje? A ten Peugeot też by był dobry. No nie, no cały czas o te bandy. O! Driftem. Power slide'em. O, i tak trzeba nim jeździć. Coś mnie tam dogania z tyłu. O! Nim to jest właśnie taka jazda. I hopka! Trz. A
Jakby na wyścigu w ogóle ten dźwięk czajnika się wyłączył, nie wiem czemu. Ktoś mnie ładnie dogania, zobaczcie. Ciekawe jakim autem. O, Subaru, to się... Patrzcie jak fajnie wszedł zakręt. Wow, ale lepsze przyspieszenie od Subaru mam. Ale Subaru zdecydowanie na zakrętach. Zobaczcie jak Subaru bierze zakręt. Zupełnie inaczej, nie? No ja tutaj co? Wow. Co? Nie no. Aż mi głupio. No ale nic no, myślałem, że dam radę, że ten samochód będzie perfekcyjny. Przecież tak mi się nim super... O nie, ta Subarka wypadła. Nie ma jej. Szkoda, fajnie jechał. Wywaliło ją, Subarkę. Dobra, teraz mogę w końcu gazu dodać. Ciśniemy, kurde. O, i tak powinien jechać ten samochód, cały czas na prostej, o kurde. Trzeba biegami bardziej hamować. Jest taki sposób, jak macie zmianę biegów ze sprzęgłem w Fordzie, to wtedy wbijacie sprzęgło i zmieniacie od razu bieg do, na jedynkę i dodatkowo hamujecie i możecie praktycznie w miejscu się zatrzymać z bardzo dużej prędkości. Kurde, nie wiem czy dam radę ukończyć. Ale rozwalili system. Jedź, wrzesz, Honda. Czajniku, ty. 12 sekund. 11. Dawaj, ty, czajniku, ty. 5 sekund. No kurde! Zniszczyli! Ja pierdziu. Czy to jest terenówka, czy już barka? Pierdzielony pływa na boki. No widzieliście, jak się buje. Ta dupa przy przyspieszaniu w ogóle, ja miałem wrażenie, że on staje na tylne koła, nie? Bo aż mi kamerę tak do dołu cisnęło. Na piące to już było słychać, pamiętacie, nie? Na odcinku. Wbijcie sobie na ten odcinek właśnie ze znajdowania samochodów. Zaginione auta. Dzisiaj po streamie sobie wpadnijcie, to zobaczycie, jak ta Honda gwiżdże. A teraz nic nie słychać, nie wiem o co chodzi. Dziękuję za donatik. Lewia RS6 z 10 roku na drift. Ale teraz mieliśmy zrobić sobie RS4 na drifting. Może właśnie coś podriftujemy razem. Ja mam ochotę się z wami pobawić w tej Fordzie trochę. Ale ten wyścig był trudny tym samochodem, kurde. Ja bym chciał go powtórzyć, ale czymś innym. Czajnik nie działa, może nie ma wody w środku, bez kitu. Czujnik pary nie działa. Może być, cholera wie. Gwizda, ale bardzo cicho. Tak! Słychać to, ale jak on wcześniej gwizdał, to było coś niesamowitego. A może ze środka słychać? O, ze środka słychać! Ale wcześniej było słychać też na zewnątrz. Słuchajcie. Ale teraz wyciszyli ten dźwięk. Wcześniej dużo bardziej było to słychać, już aż kurcze uszy wysadzało. Nie? O! Słychać coś tam. A z maski? O, z maski najlepiej. Haha, jest czajnik! To co, robimy tą Audi RS4, tak? Dobry ten czajnik jest. On się nadaje do takich, wiecie, do wyścigów przełajowych. To ten czajnik by dał radę. Ale tak tutaj to ciężko na tych takich precyzyjnych, nie?